Telewizja Polska to, jak widać, jest kuźnia talentów. Wybitny ekonomista Jacek Kurski trafił do Banku Światowego, a Mateusz Magdziarz, były dyrektor TVP Opole, został właśnie przesunięty na członka zarządu ZAK Kędzierzyn. Chciałbym dodać, że jest z wykształcenia dziennikarzem. Jak widać, Pisancjum upada. Pisancjum upada i każdy chce się jeszcze nachapać, ile się da. Jeżeli chodzi o zakład azotowy w Kędzierzynie, w zeszłym roku miał rekordowe zyski, 273 miliony złotych netto. W tym roku, za poprzedni tylko kwartał, 77 milionów złotych zysku netto. A cierpią na tym rolnicy, a poprzez to konsumenci, czyli my wszyscy. Jesteśmy w takiej sytuacji, że pomimo swoich wielu lat i bycia prezesem Izby Rolniczej, właściwie trudno mi tutaj znaleźć tak odpowiednik takiej sytuacji, ponieważ cokolwiek by rolnicy nie zrobili, jakąkolwiek decyzję nie podjęli, albo na pewno skutkuje, albo jest wielkim ryzykiem, że będą negatywne, że poniesie po prostu na tym straty. Ci rolnicy, którzy zdecydowali się w żniwa zmagazynować zboże, zostawić, złożyć na skład, są dzisiaj po prostu stratni na tym, ponieważ no, cena zbóż, kukurydzy to przynajmniej spadek kilkuset złotych. Jeżeli chodzi o nawozy, no to jedyną pocieszającą wiadomość może dla tych, którzy kupili, będąc takimi zaradnymi rolnikami i stracili na tym duże pieniądze, bo te nawozy staniały, no to pocieszająca wiadomość, że minister rolnictwa mówi o tym, że nawozy zdrożeją od 1 stycznia, więc tutaj taka, no czy to dobra informacja, no, zła. No w każdym razie jest informacja, ale rolnikom to nie ułatwia. Rolnicy nie wiedzą sprzedać, czy też zakontraktować, magazynować. Nie ułatwia to podejmowanie decyzji. I proszę Państwa, chcę podsumować to tak. Bardzo dziwną rzeczą jest fakt, że doskonale można prześledzić los prosiaka od urodzenia. Cielaka, innego zwierzęcia. Natomiast to, co rolnicy o czym mówią wyraźnie, że z Ukrainy wjeżdża zboże w niekontrolowanych ilościach, jakimś dziwnym trafem, kiedy rząd potrafi wspaniale zwalczać, jak mówi, mafie VAT-owskie, nie potrafi znaleźć miejsca, gdzie to zboże po drodze znika. Więc jest to zupełnie nieprawdopodobne i rolnicy zaczynają się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. Chcę jeszcze powiedzieć tak, że jeżeli rzeczywiście tak jest, że to, co się dzieje na rynku zbóż i nie tylko, to i wojna na Ukrainie, i giełdy, to znaczy, że to, co to było do tej pory w rolnictwie, to rząd na to w ogóle nie ma wpływu. Nie ma żadnych mechanizmów stabilizujących, ochronnych polskie rolnictwo, a zwłaszcza małe i średnie gospodarstwa, te, które mają być podstawą polskiego gospodarstwa. Nie ma żadnych mechanizmów ochrony. Jakie w związku z tym powinny się znaleźć rozwiązania? Grupy producenckie, tak dalej, to już od tego się mówi dłuższy czas. Natomiast należy, i to jest propozycja dla rządu, dla ministra rolnictwa, rozważyć akcjonariat rolników, chociażby w takich spółkach, które są w krajowej grupie spożywczej i chociażby nawet w zakładzie azotowym Kędzierzyn-Koźle. Ja wiem, że to będzie trudne i ciężkie, ale jest bardzo proste jeszcze rozwiązanie. Ja jako radny złożyłem wniosek, pytanie do Zakładu Azotu Kędzierzyn-Koźle. Otrzymałem odpowiedź od ówczesnego wiceprezesa, kolegi radnego Bogdana Tomaszka. To odpowiedź, którą mogłem sobie wyczytać, znaleźć w gazetach. W związku z tym, żeby rzeczywiście uzyskać też informacje i mieć pewien nadzór nad tym, propozycja jest prosta. Skoro będzie wakat, czy jest, w Radzie Nadzorczej Zakładu Azotu Kędzierzyn-Koźle, niech to miejsce wejdzie przedstawiciel rolników. Myślę, że idealnie by było, gdyby tu samorząd rolniczy, Izba Rolnicza zaproponowała swojego przedstawiciela. Żadnego, broń Boże, związkowca, bo jak walczą związkowcy, to my już wiemy. Także tutaj swoje wystąpienie, jeżeli będą pytania, to jeszcze odpowiem, zakończę tą prostą propozycję. Miejsce w radach nadzorczych, nie tylko zakładów azotowych Kędzierzyn-Koźle, ale we wszystkich spółkach będących własnością Skarbów Państwa, spółkach Krajowej Grupy Spożywczej, niech tam znajdą się rolnicy. Za listopad kalkulacja kukurydzy to jest minus 315 zł.
Tak dzisiaj wygląda opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno w przypadku sprzedaży. I lwią część kosztów stanowi właśnie nawożenie nawozami azotowymi. W przypadku trzody chlewnej, których, przypominam, 130 tysięcy gospodarstw trzody chlewnej za rządów Prawa i Sprawiedliwości zamknięto, opłacalność produkcji jednej sztuki to jest minus 200 zł. 200 zł rolnik musi dzisiaj dopłacić do każdej sztuki trzody chlewnej. Jesteśmy w sytuacji takiej, że przez 7 lat nieudolnych rządów w Bizancjum mamy najwyższą inflację od 25 lat, najmniejszy stopień inwestycji od 27 lat, najmniejszą ilość urodzeń od 75 lat, a paliwo jest najdroższe w ogóle w całej historii. Ludzie nie mają za co kupić, zrobić świąt, ogrzać mieszkania. 2 dni temu na rynku spotkałem ludzi, którzy zbierali nie na jedzenie, nie na inne rzeczy, tylko brakowało im na ogrzewanie. To jest skandal. XXI wiek, centrum Europy, ludzie nie mają za co ogrzać mieszkań. A w Bizancjum trwa na dobre karuzela na stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa, czego przykładem jest Mateusz Magdziarz. Gdy za 10 miesięcy PiS już będzie w opozycji, my rozliczymy tego typu przypadki. To Wam Państwo obiecuję. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę. Ja Pana chciałem zapytać o to, bo Grupa Azoty to nie są jakby tylko kwestie związane z rolnictwem i z nawozami, to też jest przecież ogromny klub sportowy. Tak. To są wielkie projekty marketingowe. Mateusz Magdziarz był szefem TVP przez 6 lat, teraz jest szefem PPO. Studia MBA też ma ukończone. Czy to Pana zdaniem nie jest coś, co jednak mimo wszystko... A jakie ma kwalifikacje w kwestii chemikizacji rolnictwa, dziedzinie związanej z chemią, nawozami sztucznymi? 40% zysku netto zakupu to jest właśnie sprzedaż nawozów i o tym mówię. Ja się bardzo cieszę, że spółki Skarbu Państwa wspierają takie inicjatywy. Natomiast najważniejsza ich rola to jest dostarczyć dobrej jakości produkt za dobrą cenę, bo w dużej mierze to są monopoliści. Czy Orlen, czy ZAK, czy inne spółki są monopolistami na rynku. A proszę Pana, jeżeli Orlen czy banki krajowe szczycą się najwyższymi w historii zyskami, to czyim kosztem? Moim, Państwa i nawet Pana kosztem. Jeżeli Pan tarkuje swój prywatny samochód, to jednocześnie zostawia Pan pieniądze na koncie Orlenu i dopłaca Pan prezesowi Obajtkowi. Fuzja Orlenu z Lotosem to już jest kolejny skandal, na który pozwolono. Wpłynęła jedna oferta, wygrałem ten konkurs, jestem dyrektorem. A jakie stanowisko Pana żona ma? Moja stan... A co to Pana obchodzi? No, pytam Pana, bo ona również pracuje tutaj. To nie jest nieprawda. Pan, wie Pan co, takie praktyki, atakowanie mojej rodziny pięknie wpisują się właśnie w Waszą retorykę telewizji polskiej. Atakowanie mnie, mojej rodziny, mojej dziecka. Moja żona nie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim. No a gdzie? No tylko chciałbym wiedzieć. No. Nie pracuje w żadnej publicznej, samorządowej spółce, pracuje w sektorze prywatnym. Okej, ostatnie pytanie z mojej strony. Chciałem Pana zapytać, czy Pan w godzinach pracy może właśnie takie konferencje... Wypisałem, proszę Pana, dzisiaj wyjście prywatne. Mam bardzo dużo nadgodzin z racji tego, że nadzoruję taki departament, w którym dzieje się bardzo dużo rzeczy w terenie, więc dzisiaj w tym momencie mam wyjście prywatne, z którego korzystam. Okay. A konferencje robię na terenie miasta, a nie terenie urzędu. Swoją drogą to trochę tak się zastanawiam, to tak może skoro Zaksa Kędzierzyn-Koźle odnosi takie piękne sukcesy, że może rolnicy czasem mogliby otrzymać w ramach marketingu jakieś bilety, wyjściówki. Byłoby fajną rzeczą, żeby tak traktować nas rolników i partnerów. Nie mówię, że dla mnie ten bilet miał być, ale byłoby fajne, gdyby czasem grupa mogła się pojawić. Jest samorząd rolników w postaci Izby Rolniczej, która przecież zasięgiem swoim... Oczywiście kibicujemy. Swoim zasięgiem obejmuje całe województwo, wszystkich rolników i w mojej ocenie jako Izba Rolnicza mogłaby na walnym delegować osobę czy do zakładów w Kędzierzynie, czy do innych związanych z rolnictwem stricte.